Okres wakacyjny to czas, w którym szybko kurczą się zapasy krwi. W czasie kanikuły w stacjach krwiodawstwa pojawia się mniej dawców, jednocześnie rośnie zapotrzebowanie na krew. Aby zostać krwiodawcą, wcale nie trzeba mieć szczególnych predyspozycji. Zapraszamy wszystkich, którzy skończyli 18 lat. Powyżej 18 roku można już być dawcą krwi. A górna granica jest określona na 65 lat, ale jeżeli dawca już był naszym stałym gościem, jeżeli pomagał całe swoje życie, to nie wygląda to tak, że z chwilą kończenia 65 lat dziękujemy za współpracę, a jeżeli dalej czuje się zdrowy i jest zdrowy, to wtedy lekarz rodzinny nam tutaj może pomóc i jeszcze odrobinę ten czas przedłużyć. Prócz wymaganej metrykalnej dorosłości jest jeszcze kilka innych warunków. Na początek waga potencjalnego krwiodawcy nie może być mniejsza niż 50 kg. Oczywiście trzeba być zdrowym. To podstawowa i jedno z najważniejszych kryteriów. Nie można przyjmować leków. Jeżeli Państwo czasem przyjmujecie suplementy, no to też trzeba byłoby to omówić, czy telefonicznie, czy odstawić, na ile odstawić, bo czasem są to leki rejestrowane jako suplementy, ale takie dość aktywne, więc no to zależy już, no i dużo zależy oczywiście od tego, z jakiego powodu są przyjmowane, prawda? Czy to jest czysta profilaktyka, czy jednak są dolegliwości, więc trzeba byłoby ten temat rozwinąć, ale to już bardzo indywidualnie. Ograniczeń, które nie pozwalają pomóc drugiemu człowiekowi, jest w ocenie dr Osińskiej naprawdę niewiele, a nawet jeśli się pojawiają, to zwykle wystarczy odczekać nieco czasu. Taka sytuacja dotyczy między innymi osób, które wykonywały na przykład tatuaże, piercing, korzystały z zabiegów medycyny estetycznej, czy pań, które zdecydowały się na makijaż permanentny. Po pół roku od tego rodzaju zabiegów można śmiało dzielić się krwią, ratując czyjeś życie lub zdrowie. To samo w przypadku pań po urodzeniu dzieci. To też jest czas, który trzeba odczekać. Nie należy od razu przychodzić do nas. Osoby, które decydują się na przygodę z krwiodawstwem, nie muszą do Suwalskiego Centrum przychodzić bez śniadania. Spokojnie mogą zjeść coś lekkiego. Nie należy się objadać. Nie należy spożywać pokarmów bardzo tłustych, ani też nabiałowych. Dobrze by było, żeby to było takie lekkie, węglowodanowe śniadanie. Ja zawsze polecam bułkę z miodem lub bułkę z dżemem. No, jak ktoś nie lubi pieczywa, to ewentualnie banan z jakimś sokiem. Nie ma również konieczności samodzielnego wykonywania szczególnych badań diagnostycznych. W punkcie krwiodawstwa Państwo macie oznaczone, no u nas jest to pełna morfologia krwi. Zdarza się, że na wyjeździe czy w mniejszych punktach jest robiony tylko jeden parametr, a więc oznaczenie poziomu hemoglobiny. Jeżeli dawca czy kandydat na dawcę nie ma żadnych takich sygnałów ze strony organizmu, że coś go niepokoi, no to naprawdę takiej diagnostyki rozszerzać nie trzeba. Jeżeli istnieją takie sygnały, no to należałoby wtedy omówić to z lekarzem i wstrzymać się z oddaniem. Może tydzień, może dwa, może skorzystać z porady lekarza rodzinnego, czy należy temat rozwinąć, czy nie wymaga to, prawda, dalszej diagnostyki. Podczas wizyty mającej na celu oddanie krwi zespół stacji wykonuje szereg badań i testów, między innymi ustala grupę krwi, sprawdza markery chorób wirusowych takich jak HIV, HBV, HCV. Jak podkreśla dr Osińska, przyjęcie szczepionki przeciwko COVID, bardzo popularnej wśród krwiodawców, też nie jest przeszkodą, by krew oddawać. Po wakcynie Pfizera lub Moderny wystarczy odczekać 48 godzin, po preparacie wyprodukowanym w tradycyjnej technologii 2 tygodnie. Jeśli u dawcy pojawią się jakieś reakcje poszczepienne, należy od ich ustąpienia odczekać 7 dni. Organizm krwiodawcy wraca do pełnej formy średnio w ciągu 8 tygodni. Z reguły panowie mogą oddać krew 6 razy do roku, panie raz na kwartał. Suwalskie Centrum na Krwiodawców czeka
od poniedziałku do piątku i z reguły w pierwszą sobotę miesiąca. Warto dodać, że nagrodą dla krwiodawców jest nie tylko satysfakcja. Jeśli co najmniej trzykrotnie oddałeś krew lub jej składniki, np. osocze, zyskujesz przywileje. Możesz poza kolejnością korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej i z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. Według dzisiejszej informacji opublikowanej na stronie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, bank krwi aktualnie potrzebuje wszystkich grup, a krew z grupy 0 RH- jest z uwagi na rzadkość występowania pilnie potrzebna.